Mieliśmy krótką przerwę, ale Stefan nie przestawał rzeźbić. Jestem już prawie mną. Prawie, tak, ale to cały czas, powiem Ci, że to cały czas jest żywe, cały czas zmieniamy, cały czas zauważamy nowe detale piękne i pracujemy, jak to mówią, bez wytchnienia. Mówiliśmy cały czas tylko i wyłącznie o Tobie, ale przecież Twoje życie to przecież Twoja rodzina, Twoja wspaniała żona Basia, którą serdecznie pozdrawiamy Cię, Basieńko, no i dwóch wspaniałych synów, Maciek tak, i Kuba. Jesteśmy, wiesz, jak to mówią, biznesem rodzinnym. Tak. Jak to mówią, nie minęła chwilka, te przeszło 20 lat, które tu jesteśmy, z małych chłopczyków powyrastali panowie i wzięli się za swoją życie, za swoją pracę. Szczerze Ci powiem, że Basia nie straciła też kontaktu z zawodem, też maluje, też pisze czasem artykuły, bo jest historykiem sztuki z wykształcenia. Chłopcy pokończyli najpierw high school, prawda, w tej chwili już są po studiach. Tak. Jeden jest grafikiem, miał po prostu grafikę warsztatową, graficy będą wiedzieli, o co chodzi. Jest też grafikiem komputerowym, a Kuba, wiesz, podzielił plastykę i muzykę po połowie. I jest muzykiem, jest plastykiem w jednej osobie. I myślę, że to jest bardzo dobra relacja, ponieważ muzyka to też sztuka, też piękno, też przestrzeń, też różne niuanse, aluzje. I tym sposobem, wiesz, dotrwaliśmy do czasu, kiedy razem pracujemy, razem sobie martwimy się, prawda, o to, co z nas, prawda, wychodzi od nas. I myślę, że zobaczymy, jak to będzie dalej, ale w tej chwili nie mamy na co narzekać. Także w tej chwili możemy zobaczyć zdjęcia właśnie ze szkółki, jak ją nazywasz, tak, i z wystawy, która wczoraj się odbyła, prac waszych uczniów. Czyli są tam prace i malarskie, i kawałek rzeźby, o, i jakby to sprzętarstwo. Ciągle nie umiem się nauczyć tego słowa. Może już byśmy... Właśnie sprzętarstwo. To jest piękne. Tak, to są mebelki, to jest coś, co wygląda dziwnie, tak, ale jest to, że tak powiem, maszyna do masażu. Mm-hmm. Z tym, że jest cała wykonana z drewna. O, tak, mam nawet demonstrację tak tego, jest, że ciężar tego wałka jakby delikatnie uderza, masuje tak, rękę. Tak. Jest to praca, którą myśmy zaczęli. Jest jeszcze nieskończona, ponieważ tych wałków ma być znacznie więcej i na różne, jak to mówią, granulacje. Niemniej jednak będzie to jeden z naszych patentów, które będziemy chcieli wprowadzić jakby w życie. Z tym, że nie możemy uniknąć czegoś, co się nazywa, wiesz, tak zwanym rękodziełem. Tak. Czyli dotąd będzie miał ten sens, ten patent, jeżeli to będzie właśnie w ten sposób wykonane. Tak. Tak, to jest po prostu rodzaj takiej drewnianej machiny. I wiesz, może służyć ludziom. Drewno jest bardzo przyjazne, drewno jest bardzo bliskie naszym, że tak powiem, zmysłom. Też sobie kocham drewno. Tak, i wszyscy lubią drewno i dotykać, i wąchać, i głaskać, i prawda, mieć po prostu w pobliżu. Jest to rzecz nie do końca może jeszcze wytłumaczona, ale wiemy, że drewno czy kamień posiadają swoją własną, unikalną energię, która jest niezbywalna, która jest cudownie sprzężona z naszym jakby sposobem odbierania świata. I żyjemy na ziemi, jesteśmy kawałkiem tego życia, tak, a przecież i kamień, i drewno to kawałek ziemi. Czasami zapominamy o tym, ale to nam właśnie to przypomina. Kontakt, wiesz, z ładnym meblem, na którym się siedzi, który się dotyka, który się ma po prostu w pobliżu, patrzy się na niego, wiesz, także nasze zmysły są cały czas, wiesz, narażone na kontakt z tymi przedmiotami i to znaczy tylko w tyle, że te przedmioty nie mają prawa być zrobione byle jak, z byle czego, byle nie wiadomo po co, także... Ale fajnie jest otaczać się w ogóle w życiu wszystkim, co jest niezrobione byle jak, prawda? Tak, tak. To jest jedna z prac właśnie... To jest to, co w tej chwili robisz. Tak, to jest głowa Agnieszki. Agnieszka rzeźbiła portret swojej mamy. Poprzednia głowa była... To jest Monika. Tak, Monika. To Monika z kolei rzeźbiła swój autoportret. Tak. I to wszystko uczniowie Stefana. Możemy dalej poprosić o pokaz tych zdjęć.
To jest młodzież, wiesz, tak, która znajduje czas. A to też jeszcze sprzętarstwo. Tak. No, marzenie każdego chłopca, wiadomo, koń bujany, koń bujany. Musi być zrobiony też solidnie, ponieważ wiesz, każdy na nim może na nim usiąść. Tak. I ja zawsze mówię odwagi. Proszę pana, proszę usiąść, nie bać się, nie wstydzić się, dzieci nie będą się śmiały. Każdy wsiada i buja tak się. Nie ma kogoś, kto by nie lubił się pobujać. Kawałek pięknego drewna, Stefanie, i to jest brązoletka. To jest brązoletka, z tym, że to jest cyprys, drzewo cyprysowe, które jest odpowiednio odłupane od pieniuszka, czyli wiesz, nie jest obcinane piłą, tak, tylko jest łupane. Drewno łupane pokazuje swoją strukturę w pełni, tak, i nie jest jakby kaleczone piłą, ponieważ wszystko, co piłuje piła, tak, to rozłupane drewienko, na przykład kłaniam się wszystkim góralom, gąty na dachy góralskie są łupane. Nie ma kogoś, kto piłuje gąty na maszynie. Jest to łupane specjalnie i to drewno ma bardzo długą żywotność, tak, wtedy. I kontakt z tym drewnem też jest przyjazny. Także można podziwiać sęczek, co w sęku pachnącym, tak, żywicą może być. Tak. Na jak długo? Na bardzo długo. To drewno było ścięte lat temu 10 i ten sęczek cały czas jest, pięknie pachnie. Tak. I to pięknie, tak, pachnie właśnie cyprysem. No i co nam pokazują dalej zdjęcia, bo tych zdjęć jest z wczorajszej wystawy naprawdę dość sporo. A w ogóle, och, to jest piękna sprawa. No, to jest kawałek teatru lalek. Cały czas wracamy do teatru, cały czas nasz teatr. Gdzieś życie, ten teatr to jest w swoim teatr, życiu. Wiesz, tak, taka był pieśń, nawet była taka. Życie też piękna praca. Możemy dalej pokazywać. No konie, wiadomo. Tak. Wszyscy lubią konie, tak, wszyscy lubią tak ptaki. Tak malują uczniowie. No, dzieci wybierają sobie tematy. Mhm. Wiadomo, że na początku jest twarda lekcja, wiesz, podstawowych jakby rzeczy, które trzeba poznać, wiesz, jak się trzyma ołówek, jak się miesza kolory i pomaleńku potem dochodzimy właśnie do tego, że młodzież wybiera sobie tematy, wybiera sobie jakieś zdjęcia z podróży, tak, zdjęcia z rodzinnych jakichś takich wycieczek i pięknie to analizujemy, ponieważ każde malowanie, w naszej szkółce mówię malowanie, nauka malowania, to jest rodzaj kontemplacji tego, co się widzi, z tym, co się wie o danym przedmiocie. Czasami używamy czegoś takiego jak obraz dobrego mistrza, tak, do skopiowania, znaczy niekoniecznie właśnie do skopiowania, do jakby też postawienia pierwszych kroków, ponieważ uczymy dzieci patrzeć. Tak. I mówimy, zobacz, on namalował te skrzypce właśnie tak. To jeszcze dlaczego? Twoja praca. To jest stara, dawna praca. Też model do rzeźby, która jest w Crown Point, Indiana. Specjalnie jest rzeźbiony model po to, żeby w drewnie przekuwać drugi raz. Także to jest tylko pośrednia jakby forma. Niemniej jednak czasami mi się udaje to zachować. Bo ale przeważnie, to jest glina, to jest naturalny nie, to jest gips, tak. To jest oblane, z tym, że modelowane było w terakocie. To terakota rozumiem. Ma kolor właśnie taki czerwony, charakterystyczny. Zostawiłem to jako no, pamiątkę, czy nawet coś, co można komuś pokazać jako przykład, w jaki sposób się dochodzi właśnie do tej struktury efektu końcowego, ponieważ rzeźba to jest też powtarzanie tego samego w kilku wymiarach, w kilku proporcjach, w kilku jakby wariantach. Żeby właśnie po prostu, tu mamy przykład tego, o czym mówiłeś wcześniej. No właśnie, to Julka, Julia, dziewczynka, która malowała ten portret, ponieważ robiła pracę dyplomową w polskiej szkole, maturę, wybrała sobie temat Jana Matejki, więc no, podjęła się bardzo karkołomnej rzeczy, prawda? Ale podołała. Tak, zrobiła Julia, tak, wspaniała dziewczyna, która potrafi i malować, i rzeźbić. I rzeźbić. No tu z kolei... Tu też. Paulina też malowała znany przecież tak, portret dziewczyna z perłą Vermeera, też bardzo trudny, bardzo karkołomny. Wiemy, że Vermeer, przepraszam, używał już kamery obskura, czyli miał wgląd w pewną technologię, która pozwalała mu bardzo realistycznie, nawet bym powiedział nadrealistycznie, fotograficznie malować te piękne obrazy z takiego codziennego, prozaicznego życia. Paulina się zmierzyła z tym. Też robiła to bardzo długo. Także nikt nie myśli, że to są szybkie rzeczy, tak, hop, siup i zabieramy, ponieważ, wiesz, amerykańskie tempo życia, owszem,
ale my staramy się nauczyć te dzieci, wiesz, jakiegoś takiego skupienia, relaksu, żeby po prostu te rzeczy były traktowane. I myślę, efekty świetnie widać. Z namaszczeniem jakby, bo jest to też doskonała terapia, wiesz, na te rozbrykane. O, zatrzymajmy się na chwilkę tutaj nad tą pracą, a nad tym zdjęciem tu jest kilka prac. To są jakby koniki Maćka. No tak? Wiesz, to są wydruki trójwymiarowych obrazów, które można zobaczyć dopiero w specjalnych okularach, także. Tak, bo to jest w tak zwanym 3D. 3D, tak. 3D się to robi i to jest po prostu. I następne zdjęcie też pokazuje pracę, tylko z innej jakby perspektywy właśnie. Tak, i one są wyeksponowane w ten sposób, że każdy idąc wzdłuż ściany mógł sobie obserwować po kolei, po kolei, po kolei, no wchodzić jakby w ten trzeci wymiar. Mhm. Młodzież u Maćka uczy się rzeczy naprawdę super oryginalnych. Tak. On ma dostęp do wszystkich nowinek, jeżeli chodzi o stronę komputerową, ponieważ on współpracuje z dużymi firmami komputerowymi jako człowiek, który testuje te rzeczy. Czasami pisze długie artykuły na temat różnych przedmiotów, zjawisk i gadżetów. No i tym sposobem jakby roznosi tą, mówię, chorobę artystyczną po tych dzieciach. Przed chwilą widzieliśmy żółwia, tutaj jest kolejna praca. No to wiesz, drewno. Tak. Uczę dzieci rzeźby w drewnie. Tak. To się nazywa po polsku snycerstwo. Mhm. Dawna polska, starodawna nazwa, tak. Snycerstwo, czyli umiejętność posługiwania się dłutami, rzeźbienia w różnych gatunkach drewna. Mhm. To jest akurat wyrzeźbione w sośnie. Ona się tu nazywa fur, taka sosna olbrzymia z dużym, grubym słojem. To robiła dziewczynka. Proszę. Ja będę powtarzał, wiesz, dziewczynka, no dziewczynka, dziewczynka, ponieważ okazuje się, że wszyscy mówili, że dziewczynki będą się bawiły lalkami, będą, rzeźba, prawda, to bardzo, jakby powiedziałam, szydełkowali. No żółwia robiła Ania, ale na rzeźbi i w kamieniu, i w drewnie, i cokolwiek by się nie znalazło, jest w stanie podołać każdemu tematowi, ponieważ tu mamy portret. Jeden też ze się znalazł na wczorajszej. Jeden ze studentów wystawie. Pozwolił sobie mnie sportretować w minie wyrażającej zachwyt, albo strach, albo podziw. Ja myślę, że jest to zachwyt nad światem. Tak, ja naprawdę tak wyglądam. Proszę nie regulować odbiorników. Zanim wrócimy do tematu, czy rzeźbiarstwo to jest tylko i wyłącznie męska, czy żeńska dziedzina artyzmu? Nie, absolutnie nie. Nie? Absolutnie nie. Jestem w stanie to, że tak powiem, udowodnić. Dobrze, będziemy zaraz sobie udowadniać. Mamy pytanie od internauty, od Iwa. Jak ty balansujesz swoje osobiste wyobrażenie jakiegoś projektu z wizją klienta? Wiesz, nazywa się ta choroba belferszczyzną. Czyli człowiek, który ma dar wymowy i, że tak powiem, plastycznego wypowiadania się, jest w stanie wprowadzić klienta w rodzaj transu, kiedy ten kontakt, a jest to wspaniały kontakt, proszę nigdy nie myśleć, że klient to jest nasz wróg jakiś, czy ktoś, kogo trudno, wiesz, jak to się mówi, odczepić, czy wręcz przeciwnie, to jest człowiek, z którym musimy nawiązać taki kontakt, żeby on miał wielką radość z tego, że coś robimy razem, bo on jest też współautorem, jakby utrzymuje nas przecież finansowo, płaci nam za to, co robimy. Tak. I trzeba po prostu umieć go zarazić tym, co my mamy na myśli, ponieważ nie zawsze, wiesz, co autor miał na myśli. To się czasami tak zdarza, wiesz, że ja idę sobie po schodach i absolutnie nie mam pojęcia, co dany człowiek mi będzie proponował. Ja sobie dopiero muszę na poczekaniu zdać sprawę z tego, o co chodzi, i uruchomić na tyle moją wyobraźnię, żeby po prostu wyprzedzić jego zachcianki nawet czasami. Czasami wygląda to w ten sposób, że ja klientowi naopowiadam jakichś, wiesz, niestworzonych rzeczy na temat, co to my będziemy robić, jak to będzie piękne, jakie to będzie. I on wtedy o zgrozo mówi, o, to będziemy robić. No i wtedy ja zaczynam
czasami żałować, że mu aż tak naopowiadałem, ponieważ ja te bajki muszę niestety wprowadzić w życie. I tym sposobem jest stare bajkowe powiedzenie, jak pomyślał, tak zrobił, prawda? No i wtedy się, nie to, że zaczynają schody, ale po prostu pokazujemy swój profesjonalizm. Tak. Czyli bierzemy się i robimy coś, co jesteśmy w stanie na dzisiaj zrobić na dany temat. I czasami jest to coś, o czym się klientowi nie śniło i mnie również. Jest jeszcze bardzo ciekawa praca, to był pomysł twojej żony Basi. I jedna z uczennic to zrobiła nie tak dawno. Tak. I jeśli jest taka możliwość, bardzo prosimy o pokaz w tej chwili. Właśnie, tak się zaczyna, tak widać tę pracę. Po czym okazuje się, że to jest jakby część prawdy. O. I tu jest pierwsza odsłona. Tak, tak. No wiesz, szkoda. Tą wystawę można by zobaczyć, wiesz, na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Jest. I trzecia odsłona, bardzo interesująca. To była cała wystawa, duża wystawa, która nazywała się Sekrety. I myśmy to, Basia to wymyśliła, że będziemy owszem malować obraz, obraz będzie malowany, ale będziemy go się starali tak jakoś oprawić. No bo wiesz, sama ramka, wiadomo, każdy sobie może iść i oprawić. Musimy go tak podać, tak go zakamuflować, żeby zmuszał widza do penetrowania tego tematu troszeczkę głębiej i zmuszanie go do jakiegoś takiego myślenia, odkrywania. I odkrywanie tego sekretu właśnie w ten sposób wyglądało. Było bardzo dużo prac, je można znaleźć na naszej stronie, na Artorium. Jest dokumentacja z tej wystawy i po prostu no spełniło to swoją rolę, ponieważ to była tylko jedyna tego typu praca na tej wystawie ostatniej, ale proszę zobaczyć, to wygląda. Tak to wygląda, świetnie. No i wracamy do tematu, czy rzeczywiście kobieta może być rzeźbiarzem? Ależ oczywiście. To znaczy, wiesz, można by się z jakimś psychologiem umówić i zapytać, skąd się to bierze, że właśnie okazuje się, że rzeźbiarek w tak zwanym świecie artystycznym historycznie patrząc było niewiele. Taka jedyna znana z dawnych czasów to była asystentka Augusta Rodena, Nicole Claudel. Ale współcześnie jest pani Abakanowicz przecież, prawda? Oczywiście, że jest. Jest bardzo dużo, że ja znam panią Bogdanę Ligenzedrwal z Tarnowa, z którą przepracowałem 10 lat, jak to się mówi, web w web, czyli pracowaliśmy na cztery ręce pięknie z tą panią. No dalej, to jest osoba, która dalej pracuje. Pani Abakanowicz jest mniej więcej w tym wieku, jakby. Wiesz, i też pracuje, też tworzy, też szuka. Ale to jest ciężka praca, często powiązana, mówiąc bardzo po polsku, z funkcją kontraktora, prawda? No fizycznie tak. Fizycznie tak. Niemniej jednak techniki rzeźbiarskie, no to wygląda groźnie, wiesz, jak ktoś widzi kawał kamora nagle wielkiego, wiesz, no i jest przerażony, że to coś jest aż takie wielkie. Techniki rzeźbiarskie nie polegają wcale na tytanicznej fizycznej sile. Na przykład kucie w kamieniu. Jeżeli ktoś powie, Boże, będziemy kuć w kamieniu, mój ty, bo no to ktoś mówi, Boże, steroidy trzeba zażywać, ćwiczyć najpierw jak Arnold Schwarzenegger albo jak Pudzian, żeby coś takiego zrobić. Okazuje się, że w kamieniu panie sobie fantastycznie radzą, ponieważ mają dobry słuch, mają dobre wyczucie dłoni, jest inna relacja dotyku kobiety, dotyku mężczyzn. Mężczyzna dotyka inaczej niż kobieta i vice versa. I ta szkoła polega na tym, że mówię o kamieniu, że uczy się kogoś słuchać, jaka jest relacja między dłutem, uderzeniem młotka i tym, co oddaje kamień. Bo w kamieniu najważniejsze jest, żeby trafić na ten punkt. Tak, prawda? Na pewno każdy tłukł niechcący szklanki, które oficjalnie się mówi, że same potłukły, prawda? To coś właśnie tak wygląda, że kamień dobrze uderzony tłucze się sam. Taka by była moja definicja rzeźby w kamieniu i to tłuczenie się samego kamienia przez się można bardzo pięknie, że tak powiem, sprowokować i jak ktoś zostanie tego nauczony raz, a dobrze, wiesz, to potem może przenosić przysłowiowe góry. Cudownie, na jakim etapie jesteśmy? No Ewo, my jesteśmy już, jak to mówią, do 100% brakuje nam jeszcze 33. Albo coś takiego. Niemniej jednak, ta rzeźba, ta głowa
jest, jak to mówią, dobrze zaczęta, bo robimy ją w pełnym relaksie. Tak. Ja troszeczkę, wiesz, pewnych rzeczy unikam, pewne rzeczy wyolbrzymiam. Ten piękny, zadarty nos. Bo to przecież za każdym razem musi być wizja artysty. Tak, spróbujemy jeszcze ją troszeczkę, wiesz, przybłyszczeć tą wodą. I tym sposobem, wiesz, to jest rzecz wrażliwa na dotyk. Glina jest tak mięciuteńka jak masełko i możemy na niej wyczyniać różne sztuczki. Proszę zobaczyć, ja w tej chwili już no, zachowuję się jak szarlatan. O, proszę zobaczyć, jak się ta twarz będzie zmieniała, kiedy zaczniemy ją jakby wygładzać, polerować, że nie użyję słowa pieścić. Wiesz, właśnie te słowa, te twoje ruchy kojarzą zachowania. Mi się Ewo, to jest człowiek, który robi masaż, dobry masażysta, w ten sposób jakby penetruje twarz ludzką. I my mamy, my rzeźbiarze, tak mogę mówić już, prawda, mamy ten tak zwany dotyk. Ale nasi nauczyciele, ja pamiętam, wiesz, pierwsze korekty moich nauczycieli rzeźby, i oni mówili zawsze tak, że tylko silna ręka potrafi dotknąć delikatnie. Czyli ktoś, kto ma naprawdę rękę silną, tu się kłaniam wszystkim gitarzystom, skrzypkom i ludziom, którzy pracują dłońmi, chirurgom, prawda, plastycznym i nie tylko, że po prostu te dłonie, a mam z nimi zawsze kontakt z tymi zawodami, ci ludzie mają porównywalną sprawność rąk, i potrafią właśnie coś dotknąć. Ale zanim to zrobią, to mija dużo lat, żeby się go tego nauczyć. Bo ja wiem, jak ja zaczynałem rzeźbę jako młody człowiek, to mi się wydawało, że trzeba w jak najszybszym czasie, jak najwięcej tego wszystkiego odbić i to szybko już paść, ale zrobić. Okazuje się potem, że nie, że to trzeba robić spokojnie, z rozmysłem, i wtedy rzeźba rzeźbi się sama. Tak się to mówi w naszym zawodzie. Coś, co się samo, no wszyscy widzieli, że to się samo, samo się wyrzeźbiło i cóż więcej. Teraz należy zapytać, kto następny. My tak moglibyśmy jeszcze do końca dzisiejszego dnia, bo nam się świetnie rozmawia. Mógłbyś mnie zrobić z innej perspektywy na przykład. Ewo, no, ale znaczy, czas wiesz, cały czas mógłbym się poruszać w dół. W dół. Spróbujmy nasze dzisiejsze bardzo interesujące, ciekawe spotkanie zamknąć w klamrze. To jakie są twoje następne plany aktorskie? Oj, droga Ewo, to może tak byśmy, wiesz, tak jak zaczęliśmy mówić o tych kukiełeczkach naszych ślicznych. Lalkach, które będziemy chcieli zrobić. Na pewno będę prowadził pokazowe rzeźbienie w kamieniu. To będzie w Jefferson Park, na tak zwany Jeff Fest. Wszyscy wiedzą, gdzie jest Jefferson Park. Tak. I zapraszam wszystkich do Jefferson Park. Tam będę pokazywał, jak się kuje w kamieniu i każdy będzie mógł zobaczyć, jak się to robi. Także to uważam, można nazwać tymi aktorskimi zajęciami. Czasami coś czytam dzieciom, jakieś bajki na dobranoc, wiesz, no. To nigdy człowieka nie opuści chyba. Ta skłonność do mówienia przestrzennego, barwnego. No i wiesz, jak masz naprzeciwko siebie uśmiechnięte buziaczki właśnie, no to to się samo się robi, tak jak sama się rzeźba wyrzeźbiła. Tak, i zobaczę, bo no to tak wiesz, no, możemy się uśmiechnąć, jak to mówią, albo zarżeć. Nie wiem jak państwo, ja uważam, że Stefan pokazał nam w sposób wybitny swój kunszt rzeźbiarski i w sposób ekspresowy. Tak. To jest po prostu coś, co, wiesz, samo się rzeźbi. I ja wszystkich zapraszam do naszego studia, żeby popracowali trochę, nie bali się. Bardzo dużo ludzi myśli tak, że jak nie zaczęli na przykład studiów artystycznych w młodości, i potem po jakiejś kolei, to już za późno, okazuje się, że nieprawda. No to ja nigdy nie jest jestem w stanie udowodnić każdemu, kto zacznie w jakimkolwiek wieku robić to, o czym marzył całe życie, to jest rodzaj spełnienia, które musi nastąpić. To nie jest tak, że ktoś będzie sobie odmawiał tej przyjemności, ponieważ to jest cały czas miękkie błotko. To nie jest jakaś specjalna rzecz, to jest po prostu coś, co jak ktoś w to wdepnie, prawda, no to wyciera buta uparcie. Jest glina, z gliny, wiecie, że pan stwórca ulepił Adama, Ewę też. To ja. Stefan.
Panie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci, że zechciałeś być dzisiaj moim i Państwa gościem. Ja żegnam się również i z Państwem, Tobie z wielkim do samych. Podziwiam Twoją anielską cierpliwość i tolerancję. Tak bym powiedział. Wierzyłam w to, nie byłam absolutnie stremowana. Wiedziałam, że stworzysz wielkie dzieło i tak też się stało. Dziękuję serdecznie. Bardzo mi miło. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Ewa Staniszewska, Stefan Niedorozo. Żegnamy się z Państwem do następnego razu za tydzień.